Słuchajcie, a jeżeli chodzi o temat, jeżeli chodzi o zwiastowanie, jeżeli chodzi o to, do czego będę Was dzisiaj zachęcał, to będę chciał zachęcać każdego z nas do tego, żebyś był człowiekiem systematycznej modlitwy. Żebyś był człowiekiem, który ciągle się modli, żebyś był człowiekiem, który systematycznie się modli. Dlatego, że ja wiem i od razu teraz nie wyłączaj się, dlatego, że wiem, że kiedy, ale myślę, że Duch Święty nie pozwoli ci wyłączyć się, żeby powiedzieć, a modlitwa, no, po prostu to tam, po prostu dla mnie to jakoś nie ma tam większego znaczenia. Wiem, że Duch Święty będzie przemawiał do twojego serca, żeby pokazywać ci niezbędność modlitwy. I modlitwy nie jako pewnego rytuału religijnego, żebyś po prostu odmawiał pacierz, ale żebyś trwał w relacji z Bogiem, żebyś trwał w relacji z Jezusem, żebyś trwał w relacji z Duchem Świętym, żebyś chodził w Bożej obecności, żebyś ciągle odczuwał Bożą obecność w swoim życiu, żebyś chodził z Bogiem. Dlatego, że może być nasze życie, powinno być takie, że chodzimy z Bogiem, że po prostu gdziekolwiek idziesz, wiesz, że jesteś w Bożej obecności, że Bóg idzie z tobą, że po prostu Boża chwała, Boża siła w twoim życiu się objawia. A więc nie możesz podzielić, nie możemy podzielić swojego życia na pewne sakrum, to a więc jesteśmy tutaj, święty czas, święte miejsce i teraz mamy Jezusa. A później wychodzimy, już jest takie codzienne, normalne życie, które po prostu jakoś musimy przeżyć sami, dlatego że po prostu jakoś musimy sobie dawać radę, ale idziemy sami i gdzieś zostawiamy Jezusa, zapominamy o Nim. Myślę, że życie człowieka chrześcijanina jest zintegrowane. Ono jest zintegrowane, ono jest połączone, ono jest po prostu stopione z obecnością Jezusa. Ono jest właśnie przeniknięte Bożą mocą, przeniknięte Bożą obecnością. Dlaczego? Dlatego, że On jest tym, który pragnie być z nami w relacji, aby ciągle nas prowadzić. I myślę, że to jest to, co też Marek tutaj powiedział. Nie Jezus za nami, który gdzieś tam idzie, ale Jezus, który idzie przed nami, który idzie z nami, który prostuje tą drogę, który ciągle do nas mówi i jesteśmy tymi, którzy żyją w Jego obecności. A więc czy masz taką relację z Jezusem, która wynika z modlitwy, która wynika ze społeczności, a więc mówimy dzisiaj o społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Myślę, że wielu ludzi, którzy czytają Biblię, wielu ludzi, którzy czytają czy Nowy Testament, czy czytają ogólnie, czy po prostu Nowy, czy Stary Testament, wielu ludzi jest zafascynowanych Bogiem. Jeżeli oczywiście masz otwarte oczy i widzisz, co Słowo Boże mówi, jaki jest Bóg, w jaki sposób Bóg działa. A więc wielu ludzi jest zafascynowanych i czytają. Czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy różne historie biblijne i widzimy Boga, Boga wielkiego, Boga działającego, Boga, który czyni wielkie i wspaniałe rzeczy. I ekscytujemy się tym, po prostu jesteśmy podekscytowani, bo widzimy w Słowie Bożym Boga, który działa, rozwiązuje problemy, wielkie, wspaniałe Boże rzeczy objawiają się, czytamy o tym, a później, kiedy patrzymy na swoje życie, po prostu patrzymy, że nasze życie często jest takie marne, ubogie, pozbawione Bożej chwały, pozbawione Bożej obecności, pozbawione tego namacalnego takiego Bożego działania, Bożego prowadzenia i widzimy, że po prostu nie jest ono takie same, jak czytamy, jeżeli chodziłoby o historie, o których czytamy w Słowie Bożym. A Słowo Boże mówi nam o tym i Biblia cały czas nas zachęca, żebyśmy trwali w społeczności z Bogiem, żebyśmy, Jezus powiedział, proście, szukajcie, kołaczcie. O, jeżeli ktoś zły, nawet ojciec daje jakieś tam dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż Ojciec Niebiański, o ile Ojciec ten dobry, doskonały, wspaniały Ojciec Niebiański da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. A więc musimy być tymi, którzy mają relację z Ojcem i musimy żyć w takiej relacji, żebyśmy o te wszystkie rzeczy, które w swoich życiu potrzebujemy, żebyśmy z Nim rozmawiali, żebyśmy wpuszczali Go do swojego życia, żebyśmy oddawali Jemu te sfery swojego życia i żeby to nie nasze ja, ego i tylko możliwości, ale to, żeby Jego moc, Jego chwała, Jego możliwości, żeby w konkretnych sytuacjach się objawiały, żebyśmy widzieli Boga żywego, żebyśmy widzieli Boga działającego w naszym życiu. Słowo Boże mówi, ja cytuję tylko niektóre fragmenty teraz, mówi o tym, nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. A Słowo Boże mówi, kiedy patrzysz na i czytasz Słowo Boże,
to Słowo Boże mówi, że i ktoś zliczył to, ktoś to zliczył mniej więcej około, w Biblii jest około, czy ponad 7 tysięcy różnych obietnic tego, w jaki sposób Bóg działa, co Bóg mówi, czego możesz w swoim życiu się oczekiwać od Boga. Około 7 tysięcy rzeczy, obietnic, gdzie Bóg daje swojemu ludowi jakieś obietnice, że On coś może uczynić. A więc Bóg mówi ciągle, ja jestem gotowy, ja mogę pewne rzeczy czynić. I w tym momencie, kiedy patrzymy na to, to możesz powiedzieć, no w taki sposób, no tak, ale czy te obietnice są dla mnie, czy ja mogę z tych obietnic korzystać? I apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian, drugi list, pierwszy rozdział, 20 werset, mówi, że w Jezusie Chrystusie wszystkie Boże obietnice zostały wypełnione, że wszystkie obietnice znalazły swoje tak poprzez dzieło Jezusa. Jezus zapłacił za to, aby każda obietnica, która jest zawarta w Biblii, była dostępna dla Jego Kościoła, dla tych, którzy wierzą w Niego. A więc my jesteśmy tymi, którzy dziedziczymy Boże obietnice. A więc te obietnice są dla nas dostępne. One są dostępne dla każdego z nas, jeżeli wierzymy, jeżeli jesteśmy w Jezusie. Ale czy jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście widzą, że Boże obietnice, różnego rodzaju obietnice w naszym życiu się wypełniają. A więc Biblia mówi o tym, że Bóg ubłogosławia swój Kościół, że Bóg ubłogosławia każdą osobę swoim błogosławieństwem, błogosławieństwem niebios. On nie chce, żebyś był duchowym żebrakiem. On nie chce, żebyś był osobą, która żyje tylko może od niedzieli do niedzieli, żeby jakoś przetrwać. Ale Biblia pokazuje nam, że On jest Bogiem, który jest blisko i pragnie mieć z nami relacje, żebyśmy my również relacje z Nim mieli. I teraz, jeżeli nawiązujemy może do czasów, do trudnych czasów, w których żyjemy, bo tu można by było dawać różne przykłady, do czego Biblia nas zachęca, jeżeli chodzi o modlitwę. A więc Stary Testament mówił, jeżeli będziesz widział, że w twoim życiu jest posucha, jeżeli widzisz, że gdzieś niebo jest zamknięte, to Bóg wtedy mówi właśnie do Izraela, jeżeli ukorzy się mój lud, będą się modlić, będą szukali mojego oblicza, będą wzywali mojego imienia, to mówi, ja wysłucham, ja uzdrowię, ja wyleję błogosławieństwo, ja wyleję swój deszcz, twoja ziemia będzie uzdrowiona. A więc Bóg pokazuje cały czas, jeżeli widzisz, że coś jest nie tak, wracaj do mnie, biegnij do mnie. Jeżeli widzisz, że na swojej drodze nie ma tego błogosławieństwa, po prostu biegnij do mnie, przychodź do mnie. Ale kiedy mówimy w nawiązaniu do tego, od czego rozpoczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo, a więc jeżeli mówimy o czasach, w których żyjemy, jeżeli chodzi o czasy, w których żyjemy, to Biblia też mówi, jaka powinna być nasza postawa. Ja wspomniałem coś, co zrobiło na mnie wrażenie, kiedy zobaczyłem po prostu pewną miłość i pewne emocje, które towarzyszą powitaniu. Ale Słowo Boże mówi, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, o tych znakach, o których powiedziałem, że nie możemy być w ciemności, bo te znaki się wypełniają, to nie jest temat tego dzisiejszego kazania, ale mówi o tym, jaka powinna być nasza postawa. I mówi, czytam Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, od 33 wersetu. Jeżeli myślisz, że Biblia to mrzonki, a słowa Jezusa to są obietnice bez pokrycia, to się mylisz. Dlatego, że Słowo Boże mówi tak, Jezus to mówi i to jest prawdą. Niebo i ziemia przeminą, 33 werset, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc do czego Biblia nas zachęca w tych czasach? Żebyśmy czuwali, żebyśmy nie spali, tylko żebyśmy czuwali, żebyśmy modlili się, żebyśmy mieli relacje z Duchem Świętym, żebyśmy rozmawiali z Bogiem, żebyśmy mieli Boże objawienia w swoim życiu i żebyśmy mogli ujść, że pewne rzeczy są, jeżeli one będą się wypełniały na obliczu ziemi, żebyśmy mogli ujść przed tymi wszystkimi rzeczami
i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc ty wcale nie musisz zostać, żeby w pewnych rzeczach uczestniczyć na obliczu ziemi, ale możesz ujść przed tymi wszystkimi rzeczami po prostu i stanąć przed Jezusem, będąc w bezpiecznym miejscu. Ale to jest tylko sugestia, jeżeli chodziłoby do tego, co mamy czynić, ale czuwać, modlić się i po prostu być ciągle skoncentrowanym na Bogu, ciągle skoncentrowanym na Jezusie. A więc czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. A więc możesz ujść przed tym wszystkim, co nastanie, jeżeli będziesz czuwał i jeżeli będziesz się modlił, jeżeli będziesz miał relację z Jezusem. A więc to jest to, co Ewangelia Łukasza, co Jezus mówi. Ale myślę, że jeżeli czytamy Słowo Boże, to Biblia ciągle nas zachęca do tego, żebyśmy się modlili. I nie mówię o modlitwie jako, tak jak powiedziałem, może specjalnie to mówię, używam takiego słowa, żebyśmy mówili pacierz, żebyśmy po prostu mieli tylko jakąś formułę religijną, ale Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy byli w ciągłej relacji z Bogiem, żebyśmy ciągle z Nim rozmawiali, żebyśmy ciągle się pytali, żebyśmy ciągle słuchali, żebyśmy byli wyczuleni na Niego. I teraz tak, Jezus powiedział, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 1 werset. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. A więc Jezus mówi, powinni zawsze się modlić, nie ustawać. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Jeżeli to gdzieś tam trzeszczy, gdzieś kości ci trzeszczą, po prostu, że to tak cię naciąga, po prostu niech to słowo cię naciąga, bez przestanku się módl. Słowo Boże mówi, że to nie jest tam do jakiejś grupy ludzi, do pastora albo do jakiejś tam iluś w grupie modlitewnej, ale mówi do Kościoła, żebyśmy ciągle się modlili, żebyśmy byli ciągle skoncentrowani właśnie na tej relacji z Nim. Później, myślę, że może list do Kolosan, 4 rozdział, 2 werset. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. W liście do Filipian, 4 rozdział, 6 werset. Nie troszcie się o nic. Myślę, że to jest słowo do wielu z nas, bo jestem przekonany, że wielu troszczy się, co będziemy jeść, co będziemy pić, co będziemy robili, a jak będzie, a co się wydarzy. Nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic, ale Słowo Boże mówi, co masz robić. A więc nie trosz się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powieś prośby swoje Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szedł będzie z serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Troska do niczego dobrego nie prowadzi. Po prostu jesteś przygniecony, nie masz relacji z Bogiem, ale jeżeli modlisz się, masz relację z Bogiem, to w tym momencie Boży pokój zaczyna ciebie wypełniać, Duch Święty zaczyna ciebie prowadzić. A więc Słowo Boże mówi, żebyśmy byli tymi, którzy modlą się, którzy składają swoje prośby na Jezusa. A Piotr, kiedy mówi o czasach trudnych, mówi 1 list Piotra, 4 rozdział, 7 werset. Zastanów się też nad tym wersetem. Słowo Boże mówi, lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście mogli się modlić. Co to znaczy dla mnie? Odrzuć ze swojego życia pewne rzeczy, które niepotrzebnie zajmują twój czas, odrzuć pewne rzeczy, które ciebie przygniatają, odrzuć pewne rzeczy, które oddzielają się od ciebie, od Jezusa, po to, żebyś mógł się modlić, żebyś mógł po prostu być w relacji z Nim i mógł nie w sensie tylko organizacyjnym, ale żebyś miał serce, że kiedy wchodzisz do komory modlitewnej, to żeby nie było, że patrzysz, mówisz, no ale Panie, no co ja mam Ci w ogóle powiedzieć? No Panie, no co ja mam się modlić? Jak? Po prostu jeżeli nie masz tej relacji z kimś, kogo kochasz, to nawet nie masz o czym porozmawiać. Po prostu musisz być w relacji, żebyś mógł się modlić, żebyś mógł po prostu wzywać Jego imienia, żebyś mógł przebywać w relacji z Nim. Ale teraz idę jeszcze krok dalej. Dlatego, że dzisiaj będziemy modlili się o Kościół też prześladowany. I potrzebujemy tej relacji, potrzebujemy modlitwy. Biblia mówi, że powinniśmy zawsze się modlić. I powiem wam, że to jest, myślę, że to jest też takie meritum tego dzisiejszego kazania. Jeżeli to zrozumiesz, to myślę, że Duch Święty będzie
zachęcał do ciebie do tego, żebyś się modlił, że zobaczysz pewną odpowiedzialność, która została dana nam po to, żeby pewne rzeczy wydarzyły się na obliczu ziemi. Bo powiem wam, jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego wiemy o modlitwie, ale właśnie często się nie modlimy, no oczywiście świat, diabeł, nasza cielesność, ale powiem wam na sposób myślenia. Po prostu dlatego, że często w swoim sposobie myślenia po prostu źle myślimy. A więc pytanie jest, dlaczego powinniśmy się modlić? Zadajmy sobie pytanie, dlaczego powinniśmy się modlić? I jeżeli tego nie zrozumiesz, to nie będziesz się modlił. Dlatego, że po prostu wydaje mi się, że mamy zły obraz suwerenności Boga. A więc zrozumiem słowo suwerenny. Suwerenny i tak zrobi to, co będzie chciał. A więc jeżeli on jest suwerenny, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia, czy ja będę się modlił, czy się nie będę modlił, bo jest Bogiem suwerennym. A więc jeżeli on będzie chciał, to zrobi to, a jeżeli nie, to nie zrobi. Będzie chciał, to da mi pracę, nie będzie chciał, to nie da mi pracy. Jeżeli będzie chciał, to zbawi, a jeżeli będzie chciał, to nie zbawi, a może będzie chciał, to uzdrowi, nie będzie chciał, to nie uzdrowi. Jeżeli będzie chciał, to przyjdzie przebudzenie, a jeżeli nie będzie chciał, to przebudzenia nie będzie. I powiem wam, że wydaje mi się, że diabeł oszukuje nas, żebyśmy po prostu myśleli w taki sposób. Niezależnie po prostu, co będziemy czynili, to Bóg i tak zrobi swoje. Po prostu i tak zrobi swoje. Ale chcę, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, czy na pewno. Czy po prostu ta sytuacja nie jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Że oczywiście Bóg jest Bogiem suwerennym, ale On potrzebuje człowieka, przez którego działa na obliczu ziemi. Że On potrzebuje człowieka, który będzie Jego współpracownikiem. I myślę, że słyszeliście, nie wiem, czy to dokładnie powiem, teraz sobie to przypominam, ale że Bóg to tak postanowił, że może sam, ale postanowił, że sam tego nie zrobi. My może byśmy chcieli, ale bez Niego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I Bóg to tak postanowił, że po prostu On oczekuje pewnych rzeczy, my prosimy Boga, a więc jesteśmy w relacji z Nim, mamy relację z Nim i dopiero człowiek, który działa, inspirowany przez Boga, działający, wypełniający wolę Bożą, w tym momencie jest tym przedstawicielem Boga na obliczu ziemi, żeby pewne rzeczy zaistniały. A więc Bóg sam mógłby, ale postanowił, że będzie działał przez człowieka, który podda się pod wypełnienie Jego woli. A więc pytanie jest takie, na przykład John Wesley powiedział coś takiego: Bóg nie czyni niczego na ziemi, chyba że w odpowiedzi na pełną wiary modlitwę. Bóg nie czyni niczego na ziemi, chyba że w odpowiedzi na pełną wiary modlitwę. A więc to nie jest tak, że Kościół myśli, co ma być, to będzie, ale my mamy robić, bo jesteśmy, Słowo Boże mówi, współpracownikami Bożymi na obliczu ziemi. A więc pytanie, czy, i musisz zadać sobie pytanie, czy twoja modlitwa jest potrzebna do tego, i sorry, że uderzam po prostu dosyć tak może czuło, w czuły punkt, czy twoja modlitwa jest potrzebna do tego, żeby twoje dzieci były zbawione? Czy twoja modlitwa jest potrzebna, aby sytuacja, która jest po prostu dla ciebie bardzo przykra, żeby ona została przemieniona? Czy twoja modlitwa jest potrzebna, żeby gdzieś, jeżeli widzisz, że jest tragedia, aby coś zostało zmienione? Czy mówisz, to jest po prostu Boża, to jest tylko, to tylko Bóg, po prostu niech On zrobi sobie co chce, a ja się w ogóle w to nie będę angażował. A więc czy nasze modlitwy są potrzebne do tego, jeżeli chodziłoby o Boże działanie gdzieś wokół nas, na obliczu ziemi? Czy był cel, czy był sens, żeby Jezus modlił się nocami? Czy był sens tego, żeby Jezus modlił się i po prostu spędzał godziny przed obliczem Ojca? Czy był cel, czy jest sens, że pierwszy Kościół cały czas się modlił? Czy jest sens, że historia mówi, że wszyscy mężowie Boży, którzy żyli na obliczu ziemi, którzy cokolwiek dobrego zrobili, to byli mężowie modlitwy? Czy w tym jest jakaś zasada? Czy to po prostu są tylko po prostu takie niepotrzebne rzeczy, że Jezus, apostołowie, mężowie Boży, po prostu było to wszystko przez jakiś przypadek albo zbieg okoliczności. Myślę, że w tym jest zasada. I teraz, jeżeli chodzi o to, że w tym jest zasada, idę jeszcze krok dalej. Słowo Boże mówi i chcę postawić tezę. Słowo Boże mówi, że
Bóg działa przez człowieka. Bóg na obliczu ziemi ograniczył samego siebie i działa przez człowieka. Szuka współpracownika, który razem z nim będzie współpracował. I teraz tak, pierwszy werset Biblii, a więc cytuję tylko. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I oczywiście, jeżeli jesteś ateistą, ale myślę, że nie jesteś, to możesz powiedzieć, że to wszystko powstało przez przypadek. Ale jeżeli zaczynasz patrzeć na to, co jest wokół nas, jeżeli zaczynasz dostrzegać linie papilarne Boga w dziecku, które się urodziło, w różnych cudownych, wspaniałych rzeczach widzisz linie papilarne Boga, które są odbite, to wiesz, że ktoś to stworzył, ktoś to uczynił. To nie przypadek, tylko po prostu jest Stwórca. A więc On uczynił niebo i ziemię. Ale kiedy uczynił niebo i ziemię, kiedy niebo i ziemia została uczyniona, to On był tym, który miał w swoim sercu również pragnienie. I to pragnienie, pierwszy rozdział, 26 werset, mówi: potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. A więc Bóg mówi, uczyńmy człowieka podobnego do nas, tworzy człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, żeby ten człowiek był człowiekiem, który panuje nad całym tym stworzeniem. I to słowo panuje, słowo hebrajskie maszal, znaczy zarządzał, gospodarzył, był szafarzem, był osobą, która bierze odpowiedzialność za stan tego, w jakim to stworzenie się znajdowało. A więc Bóg mówi, uczyńmy człowieka, żeby on był tym, który panuje nad tym, który jest zarządcą tego wszystkiego. I teraz myślę, że musimy zobaczyć Psalm 115, Psalm 115, wersety 16 i 17 mówi tak. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Psalm 8, który mówi o człowieku, mówi, Bóg mówi takie słowa. Psalm Dawidowy może od 5 wersetu. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. A więc patrząc na całe stworzenie, Bóg jest Stwórcą, Bóg jest właścicielem wszystkiego, ale Słowo Boże mówi, że On ziemię dał pod pewien zarząd. I to właśnie, co, o czym dzisiaj mówimy, On jest tym, który działa przez człowieka. I teraz, jeżeli Bóg zaczął swoje działanie, ja nie chciałbym, żeby to trwało za długo, bo jeszcze mamy dzisiaj modlitwę o Kościół prześladowany, a więc będę starał się jakoś tak punkt po punkcie szybko powiedzieć. A więc Bóg, że działa przez człowieka. I zobaczcie, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy człowiek oddał władzę, kiedy człowiek oddał panowanie nad światem. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 6 werset. Diabeł mówi, kiedy kusi Jezusa, że ta cała władza została mi przekazana. Wszystko zostało mi przekazane. I diabeł mówi, daję to komu chcę. A więc zostało to przekazane. Już na samym początku, 3 rozdział, 15 werset, Słowo Boże mówi, że władza zostanie odzyskana przez człowieka. A więc to nie było na takiej zasadzie, że Bóg mówi, diabeł zrobił coś, teraz ja zabiję diabła, po prostu osunę diabła, tylko był tym, który honorował działania człowieka i mówi, że potomstwo niewiasty zetrze twoją głowę, że to potomstwo niewiasty pozbawi ciebie władzy. A więc Bóg już mówi, że będzie działał przez potomstwo niewiasty. Jeżeli patrzymy na Jezusa, Słowo Boże mówi, że przez człowieka przyszła śmierć, ale przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. A więc On jest tym, który przydaje zmartwychwstanie. Przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. A więc Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem, który działa na obliczu ziemi i właśnie szuka swoich współpracowników, którzy będą razem z Nim współpracowali. I teraz, jeżeli idziemy krok dalej, to w tym momencie modlitwa Pańska. Słowo Boże mówi, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 8 werset, że Bóg wie, czego potrzebujemy. Bóg dokładnie wie, czego potrzebuje w swoim życiu. Zanim poprosisz, ale On mówi i On zachęca nas do modlitwy. Ale wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w
w niebie, święte jest imię Twoje i mówi, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A więc On wie, czego potrzebujemy, wie po prostu, jak wygląda nasze życie, ale mówi, Ty się módl, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A więc bądź tym, który otwiera drzwi, który zaprasza Boga, który oddaje sytuację swojego życia w Jego ręce, który oddaje sytuację pod Boże panowanie. Jezus mówi wiele razy, żebyśmy szli i zwiastowali Ewangelię. I to jest wola Boża. Ale również Jezus mówi, ale wy módlcie się o to, aby Pan wyprawił robotników na żniwo swoje, żeby właśnie Ewangelia była zwiastowana. Kiedy patrzymy na dzieło zbawienia Jezusa, możemy powiedzieć, że to był plan Ojca. To było po prostu coś, co było planem Ojca, że Jego Syn przyjdzie i wyprze się samego siebie, przyjmie postać człowieka, będzie z postawy człowiekiem, przyjmie postać człowieka, zostanie ukrzyżowany. A więc to był plan Ojca, że Jego Syn właśnie przyjmie postać człowieka, odda swoje życie. A więc to było coś, co wymyślił Ojciec, zostało zrealizowane przez Jezusa. Jezus przelał swoją krew. I teraz można by było powiedzieć, no w takim układzie, w dziele Jezusa jest zbawienie, jest uzdrowienie, jest zmiana, jest wyzwolenie, są wszelkie błogosławieństwa, jest po prostu całe błogosławieństwo niebios, ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, ale jeżeli chodzi o, Słowo Boże mówi, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jest tak powiedziane, Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale mówi do nas, ale wy módlcie się o królów, przełożonych, o każdego człowieka, módlcie się, aby oni mieli serca otwarte dla Boga, idźcie, zwiastujcie Ewangelię, dlatego że to wy jesteście tymi, którzy niosą Ewangelię i wpływają na to, czy życie ludzi zostanie przemienione. Czy Bóg chce, żeby ludzie chorowali? Jezus przyszedł po to, żeby dać nam wyzwolenie od chorób, a więc On wziął wszelkie choroby, wszelkie niemoce, tak Słowo Boże mówi. Ale list Jakuba mówi, ale modlitwa płynąca z wiary uzdrowi człowieka, więc musi znaleźć się człowiek, który położy ręce, musi znaleźć się człowiek, który powie słowo w imieniu Jezusa bądź uzdrowiony, musi znaleźć się człowiek, który będzie Bożym kanałem przez słowo i działanie Ducha Świętego, aby Boża wola, aby Boża chwała się objawiła. A więc my możemy powiedzieć, Panie, jeżeli chcesz, to zbawiaj. Panie, jeżeli chcesz, to uzdrawiaj. Panie, jeżeli chcesz, to po prostu rób swoje. Ale jeżeli patrzymy, to Bóg szuka ludzi, którzy będą z Nim współpracowali. Co Boże mówi, już Joel mówił, wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Po prostu właśnie Duch Święty zostanie dany. Jezus mówi, że On wyleje swojego ducha, że zostaną napełnieni Duchem Świętym. Ale Słowo Boże mówi, ale On daje Ducha Świętego tym, którzy proszą, tym, którzy przychodzą, tym, którzy się modlą, którzy tego oczekują. A więc możemy powiedzieć, Panie, czyń swoje. Panie, ma swoją wolę, czyń swoje, ale Słowo Boże pokazuje nam w każdej dziedzinie, że potrzebujemy po prostu modlić się, oczekiwać tego, prosić, po prostu otwierać swoje drzwi, żeby Jego Królestwo przychodziło, żeby Jego wola się wypełniała, żebyśmy byli tymi, którzy działają ramię w ramię z Bogiem i widzą Boże działanie w swoim życiu. Jeden przykład ze Starego Testamentu, jeszcze jeden z Nowego i za chwilę będziemy modlili się, będziemy oglądali filmiki Kościoła Prześladowanego, będziemy modlili się o Kościół Prześladowanym. Ezechiela w Starym Testamencie, może dwa przykłady tylko odnośnie tego, można dawać wiele. Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, ale gdy będziecie mnie szukać, będziecie się modlić, będziecie wzywali mojego imienia, gdy będziecie szukali mnie całym swoim sercem, dam wam się znaleźć i będziecie błogosławieni. Ale Ezechiel 22 rozdział, i kiedy przygotowałem to słowo, tak pomyślałem, że to jest też dobry przykład do tego, żebyśmy zobaczyli po prostu Boże działanie. To, co mówię, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Znaleźli się w niewoli z tego powodu, że prowadzili złe życie, nie przestrzegali prawa, nie przestrzegali zakonu. Ezechiel 22 rozdział, jeden z wygnańców judzkich właśnie, który zostaje powołany na proroka, Bóg mówi mu pewne słowo. I mówi w ten sposób, mówi o pięciu grupach ludzi. Mówi,
to jest 22 rozdział, 25 werset mówi, że jego książęta to ryczące lwy, drapieżne lwy, pożerają ludzi, zabierają mienie i dostatek. Książęta ryczące lwy, jego kapłani gwałcą mój zakon, znieważają moje świętości. 27 werset, jej wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew. 28 werset, jej prorocy wszystko im to otynkowują, zwiastując złudne widzenia, prorokują im kłamliwie, mówiąc, tak mówi Pan, chociaż Pan nie mówił. 29 werset, lud pospolity popełnia gwałt, dopuszcza się rabunku, uciska ubogiego. Więc jednym słowem, po prostu masakra. Dzieje się źle, jest masakra. I wtedy Bóg mówi, są dwie możliwości. I od 30 wersetu. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur przed moim obliczem, stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich mój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmogący Pan. A więc widzicie, oczywiście okres Starego Zakonu, Testament, Stary Testament, ludzie żyją po prostu w taki sposób, że przychodzi Boży Sąd. Po prostu przychodzi Boży Sąd i Bóg mówi, szukałem męża, dlatego że były dwie możliwości. Z jednej strony chciałem okazać im łaskę, chciałem okazać im miłosierdzie, bo kocham ich, dlatego że umiłowałem ich odwieczną miłością. Kocham ich i chciałem wylać na nich swoje błogosławieństwo i okazać im łaskę. Z drugiej strony moja sprawiedliwość szła w tym kierunku, że zasłużyli sobie na to, żeby po prostu przyszedł sąd i żeby zostali zniszczeni. A więc mówi, mogłem być tym, który okaże miłosierdzie, mogłem być tym, który okaże sąd. I mówi, szukałem człowieka, który by mnie poprosił. Szukałem człowieka, który stanąłby przede mną i wołałby, po prostu wołałby, modlił się, żeby mój sąd nie przyszedł, tylko żebym okazał łaskę, żebym okazał miłosierdzie. I Bóg mówi, nie znalazłem. Po prostu szukałem człowieka, nie znalazłem kogoś, kto by stanął, który byłby moim współpracownikiem, który by mnie prosił, który by ze mną rozmawiał, żebym przez niego po prostu wypełnił swoją wolę, łaski i miłosierdzia, nie znalazłem. I mówi, i dlatego przyszedł sąd i zniszczenie, dlatego, że nie było kogoś, kto by stanął i wołał do mnie o moją łaskę i o moje miłosierdzie. A więc w tym momencie rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Może być tak, a może być tak. Może być to, że powiedzieć, no ktoś zginął sprawiedliwie, no po prostu, no tak, trudno, no. Ale z drugiej strony możemy modlić się o to, żeby pewne rzeczy się działy, żeby Boża łaska się objawiała. A więc Bóg szuka człowieka, który stanie przed nim, będzie się modlił, żeby jego łaska, żeby jego miłosierdzie się objawiało. A z Nowego Testamentu, to powiem wam, że kiedy wczoraj patrzyłem na życie pierwszego Kościoła, pomyślałem, i też nie chcę tego przedłużać, ale po prostu wszystko działo się przez modlitwę. Wszystko działo się przez modlitwę. Oczywiście Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, Jezus jest Królem, Jezus jest Panem, Duch Święty został wylany. Ale Duch Święty nie działa też w taki sposób, że my sobie róbmy co chcemy, a On będzie po prostu czynił jakieś wielkie rzeczy. A więc tak, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 14 werset mówi, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i Marią, Matką Jezusa. I drugi rozdział rozpoczyna się, że Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy byli tam zgromadzeni i zostali napełnieni Duchem Świętym. A więc oni modlili się, Duch Święty stąpił, zostali napełnieni Duchem Świętym. Drugi rozdział, 42 werset mówi, oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w modlitwach i Bóg czynił wielkie rzeczy, cuda i znaki. I 247 werset mówi, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy byli zbawieni. Zbieg okoliczności, że oni się modlili, a Pan pomnażał liczbę tych, którzy byli zbawieni. Myślę, że oni się modlili, a Bóg dawał zbawienie kolejnym ludziom. Trzeci rozdział, wstępowali w godzinie modlitwy, modlili się w godzinę modlitwy, wstępowali do świątyni. Szósty werset mówi, że wtedy Piotr, spotykając człowieka, mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. I chory człowiek zostaje uzdrowiony. A więc oni modlą się i ludzie są uzdrawiani. Kiedy są prześladowani, czwarty rozdział i zabranione jest mówienie o Chrystusie. Wtedy oni modlą się, żeby Pan dał im odwagę do zwiastowania Ewangelii, kiedy On wyciąga rękę, aby właśnie działy się cuda i znaki. I 31 werset mówi, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zwiastowani
zwiastowali z odwagą Słowo Boże, a więc zostali napełnieni Duchem Świętym, zwiastowali Boże Słowo. Kiedy Korneliusz, człowiek, który modlił się, po prostu modli się nieustannie do Boga, ma widzenie, czy ma spotkanie z aniołem, anioł mówi, poślij do Jopy i jego dom zostaje napełniony Duchem Świętym. Korneliusz modli się i jego dom zostaje napełniony Duchem Świętym. Kiedy Kościół jest prześladowany, Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, o wtedy Piotr właśnie złapany przez Heroda jest w więzieniu. Wtedy zbór, zobaczcie, 5 werset mówi, szerzono więc Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Zbór modlił się nieustannie do Boga. I 7 werset mówi, wtem zjawił się anioł pański, światłość wypełniła całą tą jego celę. Zbieg okoliczności, oni się modlili, a Bóg posyła swojego anioła, żeby on był wypuszczony na wolność. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, Filipi są w więzieniu, modlą, śpiewem wielbią Boga, powstaje trzęsienie ziemi, drzwi się otwierają i więzy zostają rozwiązane. Kochani, to nie są zbiegi okoliczności. To nie jest tylko to, że bądźmy ludźmi, którzy przychodzą do kościoła, którzy może słuchają kazań, może nie bądźmy ludźmi, którzy myślą, że to wszystko takie dzieło przypadku. Bóg szuka człowieka. Bóg szuka człowieka, który będzie jego naczyniem, który będzie po prostu jego naczyniem, żeby jego chwała w jego życiu się objawiała. Bóg szuka człowieka, który będzie z nim w relacji, który będzie rozumiał Boga, który będzie rozumiał, jaki Bóg ma plan, któremu Bóg właśnie będzie objawiał swoje plany. On, Bóg szuka człowieka, który jeżeli rozumie wolę Bożą, będzie modlił się, żeby wola Boża została wypełniona. Bóg szuka człowieka, który zacznie wypełniać wolę Bożą w swoim życiu, który nie będzie szedł, aby czynić tylko to, co on chce, tylko który będzie po prostu poddany, który będzie posłuszny. Bóg szuka tych, którzy idą w ślady Jezusa. Bóg szuka tych, którzy idą w ślady apostołów. Bóg szuka tych, którzy idą w ślady mężów Bożych. Bóg szuka tych, którzy będą nadzieją dla tego świata. I myślę, że jeżeli Kościół nie będzie tą solą, jeżeli Kościół nie będzie tą światłością, to dlatego świata nie ma żadnej nadziei, dlatego że tylko Kościół ma siłę Ducha Świętego i Ewangelię do tego, żeby życie ludzi było przemieniane. Dlatego wydaje mi się, że wtedy rozumiemy. Apostołowie, kiedy Dzieje Apostolskie są pisane, apostołowie mówią, ale my będziemy pilnowali modlitwy i służby słowa. I do tego Cię zachęcam. Nie wiem, na ile Duch Święty Cię dzisiaj inspiruje i porusza, ale pamiętaj, że Bóg szuka człowieka, który będzie z nim w relacji, który podda się pod jego prowadzenie, który będzie po prostu pewnym naczyniem jego działania, dlatego że on jest Bogiem, który kocha, on jest Bogiem, który zbawia, on jest Bogiem, który czyni cudowne i wspaniałe rzeczy, ale my nie możemy pójść za swoim ego, swoim ja, swoimi planami, ale musimy powiedzieć, Panie, jestem do Twojej dyspozycji i po prostu kocham Cię tak bardzo, że czekam na Twoje przyjście, ale czas, który mam, po prostu będzie czasem poświęconym na wypełnienie Twojej woli w moim życiu. I powiem Ci w ten sposób, wtedy będziesz bezpieczny w tym okresie, który jest na obliczu ziemi i będziesz mógł wybiec na jego spotkanie. Będziesz mógł usłyszeć, sługo dobry, sługo wierny, po prostu wejdź, błogosławię Ciebie, bo wszystko dobre jest dla nas przygotowane.